Siema! Jak tam po ostatnim filmie? Podobał Ci się ostatni film? Zostawiłeś łapkę w górę? Mam nadzieję, że tak. Witajcie wszyscy. Jesteśmy w Anglii. Dawno w sumie nic nie było z Anglii. Nic nie nagrywałem dawno. Jestem w King's Lynn. O kurde, miejscowość King's Lynn. Rozładowałem towar z Freiburga, który załadowałem w Niemczech w piątek. Zrobiłem sobie weekend we Francji i przyjechałem wczoraj wieczorem tutaj pod tą firmę, właśnie pod papiernię, gdzie mam załadunek, a 4 km stąd miałem rozładunek. Tu jest parking i prysznica i wszystko, i można stać, nikt nie robi żadnego problemu. I tak stanąłem sobie tutaj, wypauzowałem się, pojechałem się rozładować, przyjechałem, no i za szybko szło, bo pojechałem na rozładunek, cyk, zdążyłem się rozplendeczyć, auto się rozładowało i mnie zaczęli rozładowywać, nie? Później zaraz za plandeczym się przyjechałem tutaj, podjechałem na bramę. Cyk, wjeżdżamy, waga, nie? Wjechałem na wagę. Zważył mi samochód, dał mi dokumenty, kazał mi przyjechać pod rampę trzecią. No i teraz już aktualnie mi pół godzinki minęło, jak tutaj stoję. Najlepsze z tym wszystkim to, że muszę otworzyć drobą, bo musiałem otworzyć, nie? Musiałem otworzyć dwa boki. Mimo tego, że z jednego da radę załadować, to nie, oni sobie uczepili się, że muszą być dwa boki. I tak czytałem właśnie, że opinia o tej firmie, że tutaj da radę załadować jednym, ale oni ładują zawsze dwoma, nie? Także tak, dwa boki otwarte, przygotowane, przyszykowane. Nie wiem, czy te maty będą, czy nie. Zaraz zobaczę, czekam cały czas na wózkowego. Jak przyjedzie, później jak już załaduję, pospinam to wszystko, to polecę z tym do Holandii, pod Amsterdam. Zrzucimy pod Amsterdamem, no i chyba będziemy już powoli zjeżdżać do domu, tak mi się wydaje. Bo ileż można. Jestem tutaj teraz i właśnie facet ładuje kontener. Jeździło się z eksporcikami. Miło wspominam. No także tak, załadunek tu. O kurde. Załadunek tu i na Holandię polecimy na prom. Zobaczymy, czy się uda mi się dojechać, zobaczymy, o której wyjadę stąd. Bo aktualnie jest godzina 11 czasu angielskiego. Zobaczymy. Zobaczcie, jak ładuje sobie kontener. Ten pan. Pasów nie trzeba, nic nie trzeba. Ciekawe, ile ja będę miał do spinania. Hejo, jestem już po załadunku. Załadowałem 16 rolek, 25 ton. I ciągniemy z tym pod Holandię. Teraz właśnie wjeżdżam sobie na wagę i będę musiał lecieć tam do tego ziomala. Czekajcie. Niech on wyjedzie i dopiero my wjeżdżamy. Cyk. Jedziemy na wagę. Pójdę jeszcze na bramę z dokumentami. Pan mnie tutaj zważy i będę mógł jechać na prom. Także czekajcie sobie tutaj. Załadowany, dokumenty, wszystko się zgadza, zważony i pedałujemy na prom. Mamy godzinę 13 czasu angielskiego. No i teraz mam takie 3,5 godzinki zdrowej jazdy, 270 km do celu. Już wiem później, co będę załadował. Ładuję coś niedaleko Amsterdamu i będę jechał sobie do Jeleniej Góry. Także będzie kolejny przerzucik. Yeah. To co, mykamy, nie? Pobrane karty, danych z karty. Będę musiał zrobić na to do 25. Jedziemy. Strasznie nam szyby upierdzielone, ale to... Strasznie nam szyby upierdzielone, ale tuż, cóż.
Powoli się toczymy. Jesteśmy w miejscowości Totten Hill, czy coś takiegoś. Troszkę angielskich krajóweczek, można powiedzieć. Angielskie ciężarówki. I będzie przejazd kolejowy? Nie, to nie będzie jeszcze przejazd. Jest taki przejazd gdzieś tutaj, że jest ustawiony limit prędkości na 50 mil, a na niego jak się wjedzie 20 na godzinę, to jest problem, żeby przejechać normalnie. O, to chyba nawet tutaj będzie, bo jest znak fotoradaru. No ale powiem wam szczerze, że jest przejazd kolejowy, jest po prostu przekozacki, nie? Albo, kurczę, gdzieś on tutaj był, ale to jeszcze nie teraz. Ale możemy sobie pozwiedzać angielską krajóweczkę. Szyby mam trochę urąbane, bo w sumie to miałem je umyć, a ich nie umyłem. Jakoś tak wyszło i gonimy na prom na godzinę 16, żeby zdążyć, tak? Nie, czekaj, na którą ja teraz już jadę? Jest godzina pierwsza. Na 18, sorry. Żeby zdążyć na godzinę 18 na prom, bo mamy teraz godzinę 13:11 czasu angielskiego. No to bym musiał za godzinę się stawić maksymalnie w porcie, żeby o 16 jeszcze płynąć, nie? No i co? I w sumie to nic, no na 18, jako 18 będzie przeprawa. No to gdzieś 21:30 mi się skończy na parkingu. Mam nadzieję, że uda mi się tam w Dunkierce zaparkować, bo ostatnio to co na weekend było, to było po prostu, można powiedzieć, paranoja, bo samochody stały aż do od ronda i nawet za rondem jeszcze, żeby wjechać na parking. W kolejce się podsuwały, jak ktoś wyjeżdżał, to dopiero wpuszczali dalej na parking, nie? Bo tak to był cały parking zapchany, wszystkie miejsca wykorzystane, a teraz się rozbudowuje ten parking. I co, no mam nadzieję, że jak wjadę, że tam znajdę jakieś miejsce, żeby jak najszybciej zaparkować i jutro przed 7 rano ruszyć. Bo mam troszkę, kurczę, napięty grafik. Mam 345 km będę miał stamtąd. A mam już załadunek do kraju, tak jak mówiłem, jest na godzinę on do 14, a tam jest. A ja nie wiem, ile ja mam tam jeszcze podlotu. I no i chciałbym się dzisiaj przeprawić po prostu, żeby no mieć już to, że tak powiem, z głowy tą przeprawę promową, żeby jutro się nie zrywać z rana. Tak, tak jakbym ruszył o 7, to koło 11 powinienem być. Jakby szybko rozładowali, to powinienem do 14 się wyrobić, żeby tam dojechać na ten załadunek, nie? Tutaj mamy właśnie ten przejazd kolejowy, nie? Tutaj jest niby znak stop, ale to tylko wtedy, gdy się światła palą, nie? I teraz tak. Jedziemy sobie dalej. Jesteśmy aktualnie na drodze A10. To taka krajóweczka, można by powiedzieć. Moi drodzy. I my kierujemy się na miejscowość Ely, później na Cambridge. Do Ely mamy 5 mil, do Cambridge 22 mile. No i później dojedziemy tam do Cambridge praktycznie i dalej będziemy się kierować na Londyn. I z Londynu będziemy się kierować już na port. Troszkę tej angielskiej myśli drogowej będzie dzisiaj w tym filmie. Tak jadąc sobie, zawsze lubię sobie układać plan tego, co będę robił, chociaż rzadko kiedy to się zdarza, żeby wszystko poszło po mojej myśli tak, jakbym chciał, ale lubię sobie mniej więcej rozplanować, jaką pauzę będę robił, co będę robił, gdzie będę robił, o której sobie stanę, jak mi się uda, o której sobie ruszę, jak mi się uda. Że lubię sobie czasami tak rozplanować i mój plan na razie jest taki, że dziś się przeprawiam do Dunkierki, w Dunkierce na strzeżonym parkingu staję na noc, robię pauzę 9 godzin, startuję, jak stanę 21:30 maksymalnie, bo są te godzinę trzeba dodać, czyli jak prom płynie 2 godziny, to tak naprawdę według zegarka będzie on płynął godzin 3. Jak mam promo o 18, no to będę o 21 w Dunkierce w porcie, nie? No i tak licząc wyjazd na parnię, no to liczę, że 21:30 może uda mi się, że może uda mi się już zakończyć tachograf. To wtedy 9 godzin to bym miał do godziny 6.
Będę miał wtedy do godziny 6:30 pauzę dziewiątkę. Zrobiłbym pauzę dziewiątkę. Mam nadzieję, że na 4,5 powinienem dolecieć tam pod tą firmę. Jakbym na 4,5 doleciał, to jakby mi się skończyła tak nawet o 7, 4 godziny, to jest 11:30 powinienem tam być. 11:30 powinienem być, załóżmy godzinę rozładunek, 12:30 godzinę podlot, 13:30 powinienem być maksymalnie na miejscu. Ale zobaczymy, to na razie taki plan jest, nie? No i jakbym się załadował, to na czwartek mam już zrzutę w Jeleniej Górze. I tak, no bym musiał jakoś tak rozplanować, żeby tam być na 8 rano w Jeleniej, więc albo bym sobie może stanął o godzinie 18, albo wcześniej troszkę, 16, może 17, na parkingu gdzieś w Niemczech, bo to jeszcze no wtedy będzie wiadomo, że te miejsca można sobie znaleźć jakieś tam ciekawe. I wczesnym rankiem bym sobie ruszył, żeby jak najwięcej ujechać tą nocką, póki jest mały ruch, a ja będę jechał jeszcze dołem. Na Jelenia Góra to wpadnę sobie po prostu od Zgorzelca. No i co? I wtedy bym się wypauzował za dnia, tam pospał sobie troszkę. Tam pospał sobie, nie lubię tego, bo nie widać do końca lusterek z tego, znaczy samochodów z tego miejsca. Pospałbym sobie troszeczkę, no i nad ranem bym dojechał brakujące kilometry na ten rozładunek. Rozładował się w Jeleniej Górze i co? I z Jeleniej Góry na pewno będę miał jakiś przerzut. Tylko nie wiem, nie wiem gdzie on będzie, ale podejrzewam, no, że będzie gdzieś tam na Warszawę, nie? To z tyle moich planów, no. Także we czwartek bym to zdjął, załadował się, no i na piątek rozładunek i piąteczek w domu, więc w sumie fajny plan. Fajnie tak wygląda w fazie planowania, ale zobaczymy jak tam nam pójdzie jutro z załadunkiem, z rozładunkiem. No i czy uda mi się dzisiaj dostać ten prom na 18, no to też jest ważne, bo jeżeli mi się nie uda dostać promu na 18, no to będę musiał wyjechać i jechać na parking, bo w Dunkierce, w Dover nie można się pauzować. I tyle. W sumie tyle, no. Cóż tu więcej gadać. No taki mam plan, takie jest moje założenie, a jak mi wyjdzie, to zobaczymy praktycznie w ciągu 24 godzin, można by powiedzieć. Fajna pogoda w sumie na Anglii. Dawno takiej pogody nie widziałem na Anglii, żeby nie padał deszcz. Jest 6 stopni aktualnie, termometr mi tu pokazuje. No i powiem wam szczerze, że jestem mile zaskoczony pogodą w Anglii, bo naprawdę nie pada. Rano faktem padało, tak sobie pomyślałem, że kurczę, jak ja mam zwykle rozładunek czy coś, to jak zwykle musi padać, nie? Ale później się tak przebudziłem, ogarnąłem tego, przestało padać, wyszło słoneczko i cały dzień takie słoneczko jest, nawet wiatru nie ma za dużego. Taka naprawdę, naprawdę fajna, wiosenna pogoda się szykuje, a zapowiadali, że zima stulecia ma być w Anglii, nie? Że w ten weekend niby, z tego co słyszałem. No i chyba to nie pykło przy tej temperaturze, nie? Kurczę, ta szyba też jest taka brudna, pewnie to widać w kamerze, że ona jest urąbana. Ale cóż, no jest trochę wilgotna jezdnia i po prostu samochody, to co przejeżdżają z przeciwka, czy te, które jadą przede mną, to po prostu troszkę tam ta chlap jest takie spod kół, takie coś. No i się osada co jakiś czas to przemywam, ale to wiadomo. Te boczne szyby też będę musiał umyć, no i teraz już sobie zapowiedziałem, że będę musiał pojechać na myjnię tym samochodem, ale zobaczymy jak będzie mi szło, bo nie wiem czy na wyjeździe czy na powrocie, no to jeszcze zależy od pewnej jednej sprawy, ale to tego na razie nie będę ujawniał, bo chcę żeby to była tajemnica, chociaż w momencie kiedy ten film będzie na internecie, to zakładam, że to raczej już nie będzie żadną tajemnicą, no ale zobaczę, no zobaczymy jak to wyjdzie tak naprawdę. No co, może już sobie pojadę grzecznie, no zobaczymy się może już na autostradzie M25 chyba? Jak to, kurczę, nie, ja nigdy nie mogę spamiętać tych autostrad. Czy M25 to jest dolny orbital czy górny, kurczę, nie pamiętam, ale wiem, że będę wracał mostem Królowej Elżbiety, o to mi chodziło.
No i tutaj już mamy troszeczkę węziej, A142 droga. Fordham Road, tak się to nazywa. Jedziemy sobie grzecznie, powolutku. I teraz tu będziemy mieli jakiś ostry skręt w prawo. Ale... cóż tu za skręt? To nie mam pojęcia. O! Nowiutkie ciągniki wyjeżdżają, John Deere. Patrzcie, ja też ich uwietrznię. Zablokowali tutaj teraz drogę, żeby mogli wszyscy naraz wyjechać. Ja pierdziu! No dobrze, że ja będę skręcał tutaj zaraz w prawo, bo tych ciągników jedzie od groma. Dojeżdżamy teraz właśnie do mostu Królowej Elżbiety. Zaraz będziemy nim przejeżdżać sobie tak fajnie nad Tamizą. O, jadąc w stronę Dover, przejeżdżamy mostem nad Tamizą. Będzie można zobaczyć, jaki poziom wody na Tamizie dzisiaj jest przez te moje brudne szyby. A gdy się jedzie tak jakby od Dover w stronę King's Lynn, wtedy przejeżdżamy tunelem Dartford Crossing, tak to się nazywa. W jedną stronę przejeżdżamy tunelem, czyli pod wodą, a w drugą stronę wracamy mostem, czyli nad wodą. I tunel się nazywa Dartford Crossing, a mostem, którym będziemy wracać, jest to most Królowej Elżbiety i ja już go ładnie widzę, nie wiem, czy kamerka też go ujmie, czy nie. I ten tunel i most jest płatny. Jego się płaci przez internet. Nie wykupuje się żadnych winiet na to, nie ma żadnych bramek, nie ma nic, tylko to się wykupuje przez internet. I tak jak przykładowo jest też takie na promie, że można na promie to wykupić, nie? I to się wykupuje, też można wykupić sobie na promie przy pomocą karty paliwowej. Jest taki komputerek Dartford, coś tam się nazywa, i tak jak od nazwy tego, i można spokojnie tam to wykupić, bądź przez internet. Nie wiem, ile on dokładnie kosztuje, bo my nie wykupujemy jako kierowcy, tylko firma ma zgłoszone auta do systemu i po prostu raz w miesiącu za te auta przychodzi, tak jakby można to powiedzieć, zbiorcza faktura. I także ja nawet nie wiem, ile on jest płatny. Na wjeździe jest... Na wjeździe jest to napisane, jak się wjeżdża w ten tunel, ale powiem szczerze, że nie przywiązywałem do tego się i nie zwróciłem na niego po prostu uwagi. I teraz będziemy wjeżdżać na ten most Królowej Elżbiety. No przepięknie on się prezentuje, jeszcze jak tak słoneczko świeci, to prezentuje on się naprawdę wspaniale. Bo teraz akurat taka ładna pogoda jest, ładną taką pogodę trafiliśmy, że ładnie będzie to widać i jego, jak się wjeżdża, i to coś tutaj w okolicy, co jest, nie? No, naokoło, żeby tak powiem. Teraz właśnie wjeżdżamy nad Tamizę. No powiem wam, że widok jest zapierający dech w piersiach, można by powiedzieć. Ten most też jak jest zamknięty, to można jakoś tam zjechać i go objechać, nie? Ale tam było napisane, że 30 zjazdem, żeby zjechać. I teraz właśnie jesteśmy już nad Tamizą. Bajoro, że hej. Ciekawe, co tu się dzieje. I można powiedzieć, że jesteśmy na szczycie mostu. No widok jest przepiękny. I teraz będziemy z niego zjeżdżać 80, bo na tyle jest 50 mil, to jest tam około 80 km. I tym cudem zostaje nam 99 km do portu w Dover. No i planowany czas przyjazdu 16:46. Zobaczymy, czy uda mi się zdobyć tikiet na godzinę 18. Co ja z tą 16? Przecież teraz jest godzina 15:20, to przecież to oni już zaczynają wpuszczać na prom. Zapewne mi w głowie coś tak usiadło, żeby teraz, żeby jechać, żeby płynąć promem o 16.
Kurczę, tak, wiecie co? Powiem wam tak, Anglia jest taka niby safety i w ogóle bezpieczna i och jak systemów 150 miliardów i tryliardów. A kurczę, syf przy autostradach mają taki, że hej, to ja nie wiem. No Niemcy są bardziej ogarnięci pod tym względem, bo jest czystszy o wiele. Jest o wiele, że tak można powiedzieć, że jest o wiele czyściej. Ile ciężarówka? A, ciężarówka 6 funtów i to jest tunel płatny od 6 do 10 chyba. Jak mnie pamięć nie myli. Ograniczenie prędkości wynosi 80 km na godzinę. Przejechaliśmy go już i udajemy się. Dobra, ale jedź, bo ty, kobieto, nie jedziesz w kilometrach 60 na godzinę, tylko 60 mil. A 60 mil to jest 112 na godzinę chyba. What the fuck? Nie wiem, o co tu się rozchodzi, czemu ta kobieta tak... A, bo jak się kurwa jedzie i telefonem bawi, to nic dziwnego. Słuchaj, ta pany jaki kocioł w porcie, na 20 dostałem tikieta, a chciałem go dostać na któro? Chciałem go dostać na 16, na 18. Niestety, nie udało się. Także jedziemy teraz znaleźć alejkę 81L. Exit sortie. Bożeż jedyny, ludzie. Czekaj, teraz tu. Kolego, jesteś w tej pustej samochodzie, pojechałeś za mną. Pan ma za dużo kawy, żeby można było od niego odkupić. I druga sprawa, czy może któryś posiada filmy, żeby zgrać? 81 linia. No to dajcie filmy jakieś tam. Musimy wjechać w inną raję, bo tutaj to jest... A, dobra, 18.30, dobra, to na naszą 19. 82, tutaj jest. 18.45, no to jeszcze jest czas. Będzie jest 81. I mamy rajkę 81L. Kurwa, musiałem tam się cofać, bo wyobraźcie sobie, że mi się nie zmieścił. Chuje, postawili jakiś drogowskaz na budowę czy na coś. Co, i stanę tutaj, bo nie wyjdę inaczej. I zaparkowałem się teraz i będziemy się przeprawiać, nie? Mam tylko nadzieję, że będzie miejsce w dunkierce na parkingu, żeby można było jak człowiek stanąć. A ile może tutaj ktoś w okolicach? Tego się obawiam, że może być cienko, nie? Musiałem objechać przez rajki 82, na 82, tam był taki pas. Musiałem tam jechać, troszkę pokombinować, bo tam kurwa nie było jak wjechać, po prostu nie było możliwości, bo brałem zakręt nawet z tego prawego pasa, tak jak widzieliście, i kurwa, ja się nie zmieściłem. Jakbym poleciał, to po krawężniku jakbym się zaklinował, albo jakby pieprzło, to ino rosnie. Także na 3.50 udało się tutaj dojechać do portu. I czekaj. Idziemy sobie do toalety. W porcie zobaczcie, ile aut tutaj. Kurwa, ile ciężarówek stoi, bo... Cały parking zaklejony, tutaj zaraz będzie prom wpływał. O, właśnie wpływa.
to pewnie będziemy z dwójeczki płynąć. Wjeżdżamy powoli na prom. Jeszcze tylko przekazać tikecik. No jedź. I możemy wjeżdżać. Halo. Zobaczymy, na górny, na dolny pokład jedziemy. Ulala, przewróciło się. Górne się coś sklinował. Wjeżdżamy na prom i spadamy z tego. To jest w pół do dziewiątej już, znaczy w pół do ósmej, to jeszcze pół godzinki. Będziemy się odprawiać, znaczy się wypływać. Gdzie oni nas ustawią dzisiaj? Można powiedzieć, że prawie na początku będziemy, kurwa. To w sumie fajno, kurde, i jakżeś stanął. Powinien się dosunąć bardziej do lewej, ale... Teraz mi się przypomniało, że ma się dosunąć. Dobra, czas wyruszyć. Mamy 8:45. Ponowne obliczanie trasy. No i ona już przelicza. I co, wyjeżdżamy z tego parkingu. Wyjeżdżamy z tego parkingu, bierzemy tikecik. I będziemy powoli wyjeżdżać. Taki tikecik jest. Bilecik, rozumiesz pan, taka sytuacja. I ten bilecik się wkłada do automatu i on automatycznie będzie pobierał przez pipipka. 334 km mamy na 4,5 godziny jazdy, ciekawe. Nie widzę tego za bardzo. €27 kosztuje wykonanie dziewiątki pauzy do 12 godzin. Piknęło, cyk i możemy wyjeżdżać grzecznie. Wcześniej to się jeszcze tutaj zamykał szlaban, że jak tamten dopiero się zamknął, to ten się otwierał. Ale teraz widzę, jest ustawiony tak, żeby był otwarty cały czas, bo jak ja wyjeżdżałem z weekendu, to... Jak robiłem tutaj weekend, to właśnie... To właśnie coś takiego było, że zamknął się najpierw tamten szlaban i dopiero jak tamten szlaban się zamknął, to ten się otworzył, żebym ja mógł dalej wyjechać, co takie... ze względów bezpieczeństwa. Także €27 kosztuje taki parking na dziewiątkę, a ja za weekend płaciłem 30, za 24 godziny 37 czy 38 euro, coś takiego.
Jedziemy, 334 km mamy do celu. Kierujemy się normalnie na Antwerpię, nie będę chyba leciał tym ringiem, tym górnym, bo tam są światełka, to mi się wydaje, że teraz jak ja będę za jakieś 2,5 godziny dopiero na tym, na ringu Antwerpii, to wydaje mi się, że to nie ma sensu, żeby jechać tamtędy i płacić, bo to na jedno wyjdzie, to tam będziemy jechać przez światła, a tutaj troszkę spowolnimy i praktycznie na jedno można powiedzieć, że to wyjdzie. To skręć w trzecią ulicę. Bez sensu, żeby tam jechać, nie? A tutaj fajne, bo ten Pidu Super Stories, jeżeli ktoś nie był we Francji, tutaj w porcie, to tutaj jest sklep z alkoholami, wina, piwa, różne alkohole, można też jakąś tam spożywkę taką kupić, typu chleb tostowy, czy w ogóle jakieś świeże jedzenie, bo tam też są lodówki. Parking jest dla ciężarówek, tam tylko, że można parkować tylko tak jakby się do sklepu, jak podjeżdża, nie? Pauzy nie można robić, bo to jest zamknięte i zresztą to jest niebezpiecznie, bo słyszałem, że wystarczy wyjść do sklepu i zaraz jak ciapki są tutaj, to zaraz ciapki latają po ciężarówkach i albo tną plandeki, albo wskakują, bo myślą, że jedziesz do portu, nie? Że kierujemy się na Lille, Dunkierkę i cóż, i tyle, 330 km przed nami. Mam tylko nadzieję, że na 4,5 uda się to, że na 4,5 godziny uda się to wszystko zrobić, żeby tam dolecieć, no albo przeciągniemy troszkę. Zobaczcie, co tu się dzieje, kurwa, spadło pół centymetra śniegu, ludzie. Spadło pół centymetra śniegu i czajcie to, że normalnie wszystko stanęło. Jestem teraz koło Brugi, czy tam za Brugią i po prostu to, co się dzieje, to jest tragedia. Te Belgusy, to ja pierdolę, to jazda z nimi to jest paranoja. Jeszcze wcześniej jako tako szło, zanim zacząłem nagrywać, to jeszcze jako tako szło. No ale teraz to jest tragedia, ja mam jeszcze 240 km i 3 godziny 20 minut jazdy, 3 godziny 17. No jakbym, kurna, jakbym mógł, ten poszedł lewym i dzida tam. I tak ciężko załadowany jestem, to nie było problemu, ale... Ale to nie Polska, żeby lewym cisnąć. No tak, to taki ładny pas jest tego, to by się dobrze jechało, śnieg jest nieugnieciony, to... Ale nie, po co, panie? Pojedziemy sobie 60 na godzinę po autostradzie, a najgorsze jest to, że kurwa dzisiaj prawdopodobnie nie załaduję tego w mordę kopane. To jest najgorsze, tego się najbardziej obawiam, że mogę dzisiaj nie załadować, bo mam do 14 stawić się na załadunku. Dzwoniła do mnie przed chwilą właśnie spedytorka i się pytała, o której mogę być na rozładunku, bo wczoraj ten prom praktycznie to popierdzielił wszystko i ten załadunek śmieszny, który dwie godziny nic nie robiłem, a później 30 minut i popłaczu ze spięciem naczepy ze wszystkim, nie? Że jedziemy, dojeżdżamy teraz do... To Gent już chyba będzie, Gandawa. Ciekawy jestem, jak będzie wyglądał ring Antwerpii. Tam widziałem wcześniej na mapach, że było niby na zielono wszystko, no ale tutaj też było na zielono. I co? I wyszło jak zawsze. Po prostu Belgusy to są dobre na prostej drodze, bo na prostej drodze to nie ma mocnego. Popierdzielają, kurwa, na złamanie karku, ale troszkę śnieżek spadnie, to wszyscy, kurwa, 50, 40, 60. Fakt faktem, że u nich nie ma nawet obowiązku używania opon zimowych, tak jak i u nas. Zresztą u nich śnieg jak spadnie, to jest w ogóle święto. Z tego, co ja kojarzę, bo mamy tutaj znajomego, który mieszka i mówi, że śnieg tutaj to jest naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Nie wiem, czy to jest widać w lusterku, ale zobaczcie, jak lewym popierdziela. Ja się nie rwę, poczekam, 80 jadę, też dam radę, też wyprzedzam. Ciekawe, czy to kto to jedzie, czy to Belgus, czy to... Ty, to Waberers, popierdala. O skurwysyn, jaki łeb mądry. Dobry wariat. Ja się nie będę rwał, oni i tak mają swoje życie, swój świat, swoje klocki, więc... Poczekam, popatrzę. Niech on sobie jedzie lewym, na spokojnie. Aż tyle odwagi to nie mam. Raz w Niemczech, pod górkę jak leciałem prawie na pusto, no to tam wyjechał taki, była druga w nocy czy coś takiego. Oto przed Hanowerem chyba taka górka jest wysoka.
No to tamto, przysięgam, przyznaję się, lewym poszedłem, ale to było dosłownie do tego, bo jedna ciężarówka KZ-40, druga jechała, kurde, niewiele szybciej, ją wyjechałem wyprzedzić na lewy pas. No i mi szkoda było tracić rozpędu i dzida, lewym tam pod górę poszedłem. Wyjechaliśmy teraz właśnie z tunelu Kennedy'ego. Powiem wam, że od Gentu to droga poszła po prostu prima sort, można by powiedzieć, nie? Także jedziemy dalej, jeszcze 160 km i 2 godziny 21 minut jazdy mam. Dojadę na styk, kurczę, nie wiem czy mówiłem, ale do 15.30 muszę się stawić na załadunek, bo jak nie, to dzisiaj mnie nie załadują. I co? I jedziemy. Jedziemy cały czas. Antwerpia poszła dzisiaj praktycznie na odcięciu, dopiero przed tunelem była 70. No i teraz właśnie wyjechałem z tunelu Kennedy'ego, no i w dalszym ciągu ringiem R1 posuwamy, można powiedzieć, w dal. Podążamy sobie grzecznie cały czas, tak. Holandia, kierunek Utrecht. 70 km do celu jeszcze mam. No, pogoda nie jest najlepsza. Zakaz wyprzedzania od 6 do 19. No i tak jeszcze godzinka 14 minut. Dojadę tam w sumie, no te 15 minut powinienem zapasu, wydaje mi się. Halo, słucham cię, jesteś na wizji. Halo, no dobra, na wizji? No, akurat tak wpadłaś, że zacząłem nagrywać, a ty zadzwoniłaś. Ale jeszcze nagrywasz czy przerwałeś? Nie, cały czas nagrywam, nie zamierzam przerywać. A to bardzo serdecznie pozdrawiam, widzów. Tak, przestaniesz nagrywać, to no. Do mnie zadzwoń, bo mam tyle różnego powiedzenia. Dobra, to na razie. No, Buźka, pa. No, pa. No, także widzicie, no nawet nie mogę ponagrywać, bo co chwilę telefon z jednej, telefon z drugiej, a korzystając z okazji, że już zadzwoniła moja dziewczyna, to przypomniały mi się pozdrowienia, że miałem pozdrowić Kamila. Kamila, którego poznaliśmy na Autohofie na siódemce bodajże, przed Kassel. Staliśmy tam, no można powiedzieć, 24 godziny prawie, że. Kamil, gorące pozdrowienia, obiecałem to w poprzednim filmie, ale mi się to nie udało, bo zapomniałem, a teraz mi się przypomniało akurat, bo Angelika dzwoniła i przypomniało mi się, że miałem cię pozdrowić, więc pozdrowienia z zaśnieżonej Holandii, nie? Znaczy może nie tyle co zaśnieżonej, ale strasznie taka ponura. I powolutku dojeżdżamy. Trzeba wyciągnąć papieren. Trzeba wyciągnąć papieren i my zjeżdżamy tym S111 za pół kilometra zjazdem. I gdzieś tutaj będziemy mieć rozładunek. Gdzieś tu w tych okolicach 2,8 km do celu. Taka zimowa pogoda się zrobiła. No tak nie mieliśmy w święta. Tutaj zwolnimy sobie troszkę, co by nas nie pociągnęło przypadkiem. Troszkę sobie zwiedzimy Amsterdamu. Przebijemy się, cyk, tutaj. O, taki niski wiadukcik. No, droga ekspresowa w mieście S111. Tam, piętą. Dobrze, czyli ustawiamy się tu. Dobrze, mam czerwone światło na razie. Troszkę nam się porobiło. O, już mamy zielone. Troszkę zimy nam się zrobiło. Minus jeden jest w ogóle, to się utrzymuje na razie. Szerokim łuczkiem, co by nikogo nie zdjąć. I jeden kilometra. W
sumie fajnie. W Holandii to tak naprawdę to no pierwszy raz jestem tak głębiej, głębiej, że głębiej, bo tak to tranzytem zawsze przejeżdżam, a rozładunki to gdzieś tam przy granicy belgijskiej czy coś. No tak naprawdę jeszcze w Amsterdamie. W Amsterdamie nigdy nie byłem. Przygotuj się do skrętu w prawo za 300 metrów. Szkoda, że te szyby takie brudne, no ale pada śnieg i nie zatrzymywałem się, żeby to umyć teraz, to najwyżej umyję, zobaczymy. 22 minutki czasu, mi jeszcze zostało 700 metrów. To zajebongo, można powiedzieć. Dojeżdżamy tutaj. Przejechałem na początku, psia dupa. Generalnie tutaj to nie najlepsze warunki do jazdy. Bo żeby ruszyć, to kontrola się pali i troszkę ściąga. Ale wjeżdżamy. Co my tu mamy napisane? Printing. Dobra, czyli... czyli musimy jechać sobie, by... tutaj pewnie. Słuchaj tam, moi drogie dzieci, przyjechałem. No i teraz już troszkę śniegu spadło, bardziej zakurzony. Otworzyłem bok, na dwa boki jest rozładunek. Otworzyłem sobie plandekę z jednej i z drugiej. Teraz czekam tylko, aż tam kolega wyjedzie z tamtej bramy. Ja będę wierzał wszystko, co pochowałem, przygotowałem. Zamknąłem z powrotem. I będę wjeżdżał, nie? W tą stronę też mam przygotowany, tylko nie ściągałem sobie desek. No tam zacznie to lewą otwierać, znaczy lewą ściągać, ale wtedy wezmę prawą. Otworzę na szybkości. No i co? I będziemy gonić na ten załadunek, nie? Załaduję się, ujadę chyba kawałek. Finito. Załaduję kawałek. Finito. Trzeba by wskoczyć do samochodu, bo strasznie wieje i pada śnieg. Zobaczcie, jak wieje. Pan rozładowuje, a my sobie weźmiemy, co sobie weźmiemy? Może czekoladę? Yep. I już cyk się robi. A pan pracuje, my odpoczywamy. I rolaczki tu wstawia, a na nas przejeżdża się. Takie firmy też szanuję, mogę sobie usiąść, herbatkę wrócić. Czoko, oni rozładują, nie? Dobra, słuchaj, ta panie i panewki, spierdzielamy stąd. Tutaj troszkę biało w tej Holandii się zrobili. Na pusto może być ciekawie. O! Sami widzieliście, nie było wcale szybko. Powoli próbujemy się rozpędzić. Mamy 16 km do załadunku. No i generalnie ciężko się jedzie, bo jest bardzo ślisko. Każdy bieg, kontrola trakcji się włącza. Ale nie ma się co zdziwić, jeżeli jedziemy na pusto, tak? W sumie tu fajne miejsce. Widzę, że tu parkują samochody po tej stronie. To może by, jakby mnie załadowali, albo może tu by miejsce znalazł. Tu może by się gdzie przespał. Nie wiem, w sumie zobaczymy. Także co, 15 km jeszcze mamy do załadunku. Hamujemy, retarder wyłączony, żeby nie hamował silnikiem, żeby nie wpaść w poślizg. I kurwa, już widzę ten podjazd tutaj, pod górkę. No spokojnie sobie dojedziemy, powoli do celu. O, ciekawe, czy ma zimówki założone, albo czy ma łańcuchy przy sobie. Kurczę, fajna ta Holandia, ty, podoba mi się szczerze tutaj.
Kurczę, kurczę, witajcie moi drodzy. Ponownie można by powiedzieć. Szczerze wam powiem, że wczoraj się załadowałem w tym Amsterdamie i wypadło mi z głowy po prostu, żeby ten film zakończyć. Aktualnie jestem w Niemczech, w kierunku Drezna, 73 km mam do Drezna, jak dobrze tutaj kojarzę. I do granicy mam jeszcze kilometrów. Do granicy mam jeszcze 169 km i tak będę stawał na granicy, więc 2 godzinki 21 minut i 170 km, więc jak będzie dobrze szło, to na 10 godzin wpadnę, przejadę całe Niemcy od Amsterdamu, bo za Amsterdamem wczoraj stanąłem, nie wiem, z 50 km, może 60 zrobiłem i stanąłem, bo po prostu był paraliż. No, Holandia generalnie popołudniami jest ciężka do jazdy, bo wszyscy wracają do domu i się bardzo, bardzo korkuje, nie? Dlatego stwierdziłem, że nie ma sensu, żeby dalej jechać i była godzina 17, gdy stanąłem na parkingu. Mówię, stanę o 17, o 2 nad ranem ruszę i przelecę, nie? No i tak przeleciałem sobie Holandię na spokojnie, nocką, nie tracąc czasu. No i teraz jestem właśnie w Niemczech. No, Niemcy prawie też już można by powiedzieć, że przeleciałem prawie całe, no bo zbliżam się praktycznie, no jestem już niedaleko Drezna, 70 km, no to nie jest dużo na przestrzeni 900 paru. I co, no i jadę sobie teraz i właściwie to chciałem tylko się z wami tak naprawdę pożegnać, bo zapomniało się mnie, rozumiesz? I co? I tyle, mam nadzieję, że film wam się podobał. Zresztą formułka jest tradycyjna, nie? Tylko za każdym razem troszeczkę inaczej to mówię, bo nie spamiętałem jej, tak? Także dzięki wam za obejrzenie, zapraszam wszystkich do komentowania, do subskrypcji kanału. No i wpadajcie po więcej, no niebawem nowe filmy, postaram się nie zanudzać tutaj tymi filmami was, coś nowego pokazać w miarę możliwości. Także mykam sobie dalej, nie? Jestem teraz na autostradzie A14 za Magdeburgiem, znaczy w Magdeburgu zjeżdżałem na 14. I uciekam sobie powoli do tego, uciekam sobie właśnie powoli do Polski. Jutro mam rozładunek rano i jakiś przerzut, tylko nie wiem jeszcze dokąd będę jechał, czy do Warszawy, czy do Bydgoszczy, ale mykamy. Zamiałeś się na dwórce na 53 i półce były fotowatary ustawione, wiesz, w stronę kraju. No, także trzeba uważać, bo są 53,5. Także dziękuję wam wszystkim jeszcze raz za obejrzenie, zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do oglądania po prostu, no mam nadzieję, że wam się podoba, liczę na wasze komentarze, liczę na wasze oceny. Ja sobie jadę, popijam sobie kawuśkę za sanifary, bo jestem ogólnie milionerem w sanifarach aktualnie, nie? I co, i wykorzystuję je i jadę, pędzę do domku, jutro rano zrzucam, ładuję i w piątek jestem w domku, nie? Także dziękuję wszystkim jeszcze raz za obejrzenie, już chyba trzeci albo czwarty, do zobaczenia, na razie, ho!